21 września 2018 roku opublikowałam dla Was pierwszy post na blogu. Dzisiaj mija dokładnie rok i z tej okazji przyszykowałam mały konkurs z nagrodami. Czy język turecki jest trudny? Przeczytaliście od tego dnia 813 razy. No ale nieważne, nie bawimy się dzisiaj w statystykę, tak tylko chciałam zaznaczyć, ponieważ myślę, że 813 przeczytań jednego artykułu to całkiem spora liczba, jak dla mnie. Jeśli weźmiesz udział w konkursie, masz szansę wygrać drobne podarki z Turcji, takie jak bucik na zdjęcie, lokum, cukierki oraz magnes. Za chwilę opowiem jeszcze kilka słów o tych drobnostkach, ponieważ każdy ma jednak swoją małą historię. Przedtem chciałabym jednak jeszcze powiedzieć o zasadach konkursu, o tym jak wziąć udział. Konkurs postanowiłam zorganizować na Instagramie, będzie to konkurs fotograficzny. Oczywiście nie musisz być profesjonalnym fotografem, nie musisz mieć żadnego sprzętu, wystarczy najzwyklejszy telefon. Chciałabym, abyś wstawiła zdjęcie pod tytułem Dlaczego uczę się tureckiego? Abym mogła wyłonić zwycięzcę, zdjęcie oczywiście muszę znaleźć, dlatego chciałabym, abyście oznaczyli je hashtagami dwoma. Pierwszy po turecku oraz drugi rocznicowy konkurs po turecku. Tak jak widzicie na zdjęciu. Dodatkowo zachęcam też do oznaczenia mnie, czyli mojego profilu instagramowego po turecku. Wtedy to już na pewno nie ma szans, żebym nie znalazła waszego zdjęcia. Tak jak mówię, wasz sprzęt w żaden sposób się nie liczy. Stawiam tutaj po prostu na kreatywność. Chciałabym się dowiedzieć, co zainspirowało was do nauki tego języka. Jestem pewna, że nieraz słyszycie to pytanie, jednak turecki nie jest dość popularnym językiem do nauki i kiedy ktoś słyszy, że uczycie się takiego języka, na pewno od razu pyta, skąd ten pomysł. Teraz nie będziecie musieli tego opisywać w żaden sposób, po prostu wstawicie zdjęcie. Coś, co was zainspirowało do tego języka, czy to turecki serial, ponieważ wiem, że wiele osób z was po prostu pokochało ten język, oglądając tureckie seriale i słuchając. Czy to miłość, ponieważ też dość częstym powodem jest chyba to, że uczymy się języka obcego dla osoby, dla której ten język jest językiem ojczystym. Czy to jeszcze coś innego? Dajcie znać poprzez zdjęcie i udział w konkursie. Jeżeli wszystko jasne, to teraz kilka słów na temat tego, co dla was przyszykowałam. Pierwsza rzecz to lokum. Lokum to turecki deser, turecka słodycz, która zazwyczaj jest podawana do tureckiej kawy. Lokum o smaku pistacji oraz kokosu. Antep fıstığı, czyli pistacja, i Hindistan cevizi, czyli kokos. Antep to miasto pochodzenia pistacji, dzisiejszy Gaziantep. I co tu więcej powiedzieć? Pyszności. Na słodyczach jednak jeszcze nie kończymy. Mamy teraz macun. Macun to słodkie cukierki, takie dosyć ciągnące się. One są tworzone z pasty. Coś w stylu tofia, ale nie do końca, oczywiście wiadomo, turecki styl. A w środku są przyprawy, bardzo dużo różnych przypraw, trochę korzennych. Nawet nie wiem do końca, co tam jest, ale są przepyszne. Historia macunu jest taka, że uratowały kiedyś życie pewnemu sułtanowi. Był on bowiem bardzo, bardzo chory i nic mu nie pomagało. I właśnie ze względu na niego ta słodycz została stworzona. Oczywiście na początku to nie miało na celu bycia po prostu dobrym deserem, ale miał właściwości lecznicze. Ludzie połączyli te wszystkie przyprawy z tą pastą, podali sułtanowi i chłop wstał i żył. Zachęciłam was do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli będziecie chory, jesień idzie, koniec września, nic, tylko wżerać cukierki. Też ciekawą sprawą jest to, że właśnie ta pasta, z której te cukierki są robione,
to była bardzo popularna przekąska w Turcji, taka uliczna. Tak jak u nas kiedyś, ja pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem, można było znaleźć na ulicy panów, którzy krzyczeli kartofle. Tak właśnie na tureckich ulicach. Panowie chodzili i krzyczeli macun, dzieci do nich podbiegały. Oni zamaczali takie patyczki w tej kleistej mazi, kręcili, nakręcili dostateczną ilość i podawali dzieciakom do jedzenia. Teraz coś trochę poważniejszego. Widzimy tutaj magnes z żołnierzem oraz napis Dur Yolcu. Jest to bardzo, bardzo znany symbol turecki. Warto go znać. Jest on związany z historią I wojny światowej. I Dur Yolcu znaczy, po angielsku jest tłumaczone jako stop passenger, czyli zatrzymaj pasażera. U nas by bardziej chyba odpowiadało tłumaczenie podróżnika. Ze względu na to, słowa te były chyba wypowiedziane przez Ataturka. Oczywiście. Ze względu na to, że najeźdźcy nie byli traktowani jako osoby, które faktycznie mogą zagrozić miastu i te miasta odebrać, tylko oni byli podróżnymi i ich czas na pewno tam się miał skończyć i faktycznie się skończył. Nie zabrali oni miast. I co? I można być dumnym. Dur Yolcu. Kolejna i ostatnia drobnostka to słodki, przesłodki drewniany bucik, ręcznie robiony, z napisem Turkije oraz z okiem, które na pewno każdy zna, oko Nazar, czyli chroniące przed złymi urokami, przed złymi spojrzeniami. Możecie tutaj wstawić zdjęcie osoby, którą kochacie, aby chronić ją przed tymi urokami, czy też wasze notatki z tureckiego, wasze słówka postawić przed sobą na biurku, patrzeć, uczyć się i chronić swoją wiedzę. Tyle z drobnostek dla was. Mam nadzieję, że wam się podobały i zmotywują was do wzięcia udziału w konkursie. Będę bardzo szczęśliwa, im więcej osób będzie chciało uczestniczyć. Mam nadzieję, że zasady są jasne. Regulamin znajdziecie na blogu. Link bezpośredni w opisie pod filmem. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach albo bezpośrednio do mnie. Myślę, że zorientowaliście się, że nagrody nie są przypadkowe. Na pewno na temat symboliki napiszę jeszcze jakieś artykuły na blogu, ponieważ myślę, że jest to niesamowicie ciekawa sprawa. Zarówno z okiem, z Nazarem, zarówno z magnesem. Właśnie powiedziałam, że to jest magnes na lodówkę. Tak, to jest magnes na lodówkę, jeżeli nie będziecie wiedzieli. Oraz zarówno z tradycyjnymi słodyczami z Turcji, bo jak wiadomo, kuchnia turecka to jest bardzo ważna część tradycji i kultury tureckiej. Więc śledźcie bloga, bierzcie udział w konkursie i dajcie znać. Cześć!